Cześć, witajcie ludzie z tej strony Cześć, Michał. witajcie. A mi się wciął chłop. Cześć, witajcie z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Patryk. Siemaneczko. Tam, jak widzicie, w oddali Russell Marshall na testy pomyka sobie chłopok. Za Ta. oknem deszcz. No, witam was w kolejnym odcinku. Ostatnio przyjechał do mnie nowy nabytek, a teraz Patryk testuje sobie kombajn Russell Masztoru, mianowicie 770 z przystawką Capello. Ośmiorzędowym, jak widzicie, zapiernicza ostro. I kosi mi kukurydzę na usługach, ponieważ kukurydza u mnie w gospodarstwie, taki jednorazowy chyba epizod będzie jej, i dlatego do przystawki właśnie do Porfrita nie zakupiłem. I to tyle nie? Z wyjaśnień. Ogółem odwozi mi takim śrutownikiem właśnie do CCM-ików. Śrutownikiem. I no. I na CCM-iku mnie robi nowy silos, jeszcze pobudowałem nową halę. Ogólnie 150 koła mam za mleko, tam miałem więcej, ale pole kolejne kupiłem, ale jakie pole to zobaczycie, myślę, w dalszej części odcinka, bądź nawet w następnym odcinku. Tu widzicie podziemniaki już przyszykowane, mam sobie pole tutaj, o, a tu rzepak w koło. Tak jak w poprzednim sezonie, to w miarę wyszło na innym polu i ziemniaki wykopałem, jeszcze pokażę wam, jak to będę odwoził. Kombajn już właśnie na zimę schowany, wyczyszczony, wydmuchany w ogóle. O, powstała taka hala, głównie z zamysłem na magazyn, ale to jeszcze zobaczymy. Myślę, że na pewno jakieś sprzęty się mieszczą, bo na razie tylko tyle ziemniaków tu jest. Jeszcze jedna przyczepa przyjedzie i trochę. No za dużo tych ziemniaków nie dało jednak w tym roku. Jeszcze wam pokażę, jaką Ankę sobie kupiłem. Może... Suchy rok to wie, tak to jest. O, tutaj Anka jest piękna, tu pszenicy tyle nacapowałem. Tu jeszcze wózek stoi, ten wózek właśnie tam po ziemniaka będę chował do ten, jak ziemniaki. I tutaj nowa pryzma właśnie na kiszonki. Już takie plandeki nawet używane sobie ogarnąłem, żeby to przykryć nawet taką dobrą folią, a potem grubszą, żeby jakieś ptaki nie poprzegryzały czy coś. I standardowo, jak to na każdej akcji praktycznie od sąsiada przyczepy są. Co ty by zrobił bez mnie? No, nie kupuję swoich przyczep, bo wiem, że mi sąsiad pożyczy. Jedna mi wystarczy. Ale myślę, że jak będę potem miał jeszcze większe, teraz mi się znowu areał powiększył. Faktem, że w tym roku mi sąsiad kukurydza, czyli jakieś ponad 5 hektarów sąsiad mi ogarnie żniwa. Ile? I ponad 5. Bo tam jest 1 chyba i pół, a tu jest 4 coś. No, no to nawet prawie 6 hektarów sąsiad mi ogarnia. Ty ja też tyle mam. Ten hektarów mam około kukurydzy. W tym sezonie mi tyle ogarnia, praktycznie tyle to u siebie. Dobrze, teraz ma kombajn na testy, to przynajmniej się szybciej wyrobi z tym wszystkim. I co tu jeszcze mam więcej powiem? No, ale kukurydzę raczej nie będę więcej siał w gospodarstwie, bo to taki był tylko epizod właśnie, żeby tam właśnie tego nieużytki ruszyć. I na nowym polu właśnie, które zakupiłem, też była kukurydza. Myślę, że zostanę przy moim stanem spłodozmianie, czyli pszenica, rzepak, soja i ziemniaki. Ale to jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, jak z tymi ziemniakami, bo coś słabo, naprawdę słabo obrodziły. Myślę, że to lepiej się będzie sprawowało, a jak ziemniaki odejdą, no to muszę coś w tym miejscu wyjść, wiadomo. Może jakiś jęczmień, zobaczymy. Ale na razie już mam przyszykowaną kolejną działkę pod ziemniaki. Jak kolejny rok będzie słaby, no to odpuszczam ziemniaki sobie, myślę. I tak to było. To by było chyba wszystko na tyle z ogłoszeń parafialnych. Za halę 30 tysięcy dałem. Tak, 30. No i to tyle. Jeszcze może w sumie nie, no Patrykowi przyczep nie będę jechał oddawać teraz. Nie będę, nikt nie potrzebuje. No i tak ich nie potrzebuję, a u mnie mogą sobie pod dachem stać. Więc chyba lepiej sobie, jak sobie będą u mnie stały, nie? No, powiedzmy. Bo czekaj, no bo ty masz potem rzepak, aby masz do sprzedaży. Ja sprzedałem już. Aha. No ty, to nie mogą w sumie mogą być, bo i tak będą mi potrzebne prawie niż tobie. No bo ja dopiero będę na CCM. No to nie wiem, na lato. Jakby ktoś nie wiedział, co to CCM, to jest zakiszona kukurydza zmielona. Kiszone ziarno kukurydzy bądź kiszona kukurydzy. Fuck. Dobra, na tym. No, ogółem łapeczki w górę możecie ludzie zostawić. Pamiętajcie też o głosowaniu właśnie na nasz film, tak, ze swojej roli. Link oczywiście w komentarzu przypięty na samej górze będzie. No, taki odcinek w sumie z niczego, bo trochę i tutaj prac magazynowych, trochę na podwórku jeszcze. Podlecimy sobie potem z MCCM i poubiłać. Ostatnio mieliśmy film z żniw, nowego nabytku. Nie wiem, jak to się nam się nawet pokazało, jak tam okazała się wasza oglądalność, ale... Myślę, że mnie nie zawiedliście, także dziękuję bardzo, bo tego filmu nawet jeszcze nie opublikowałem, bo dzisiaj mamy piąteczek, piątunio wieczorem.
A tamten, co z nowego nabytku, odcinek będzie właśnie dopiero na sobotę, a ten będzie właśnie na niedzielę, czyli zrobię wam dwa dni z rzędu z odcinkiem, bo to jest czas, to czemu by nie nagrać. Daję wam zapewnienie, będzie w niedzielę, będzie odcinek. I tak to będzie wyglądało. No, hala bardzo przydatna, bo tu kurczę, naprawdę spora ta hala jest. Myślę, że na przyszły rok to na pewno tu kąt będzie wychowany, a mniejsze rzeczy pójdą do małej hali. Mniejsze rzeczy, czyli mam na myśli właśnie opryskiwacze, prasy i tak dalej, to na pewno pójdą do tej mniejszej hali i stodoły. A co dalej, to zobaczymy jeszcze. Bo kombajn na pewno tu przyjdzie jeden, jak i drugi. Może siewnik tu się w mieście, przez bramę to też siewnik na pewno. I ogółem jeszcze ludzie będzie ciągnik na testy, ale czy to w tym odcinku mam go zdążę pokazać, to zobaczymy. Bo ma przyjechać. Bierz Waltra i Mefa, proszę cię. Cicho. Ma Dawaj. Przyjechać albo dzisiaj, albo jutro. Zobaczymy. No, jak widzicie, John Director już sobie dosyć dużo motogodzin napykał. Ja muszę sobie ogółem tura zarzucić, pyrki podgarnąć i jeszcze CCM. Powiedz sąsiad, jak ty tam wyglądasz z tym koszeniem mi? Nie wiem, trochę już kosiłem, a tam jeszcze tylko tyle. Proszę? Trochę jeszcze jest. Trochę koszenia jeszcze jest. Ale ile to tak, za ile byś przyjechał z kolejną przyczepą? Aha, ojeju. Nie, bo teraz bardzo mało sypało ten kawałek, który kusiłem, to nie wiem. Aha, no to dobra, no to dobra, to ja sobie w takim razie, bo tam jest kawałek, co wymaga orania i dlatego może. No i to tam ser tak chyba sypało, że masakra. O kurczę, to ten, w tym sezonie mnie naprawdę czeka dużo orki. Jeżeli ten ciągnik na testy przyjdzie, to przynajmniej sobie to ogarnę szybciej. Bo co prawda przyjdzie bez pługa, bo przyjdzie raczej z jakimś bezorkowcem albo czymś, zobaczymy. Czy w ogóle to ode mnie chyba. No, bez orkowca chyba od Patryka pożyczę, zobaczę jak to się będzie ten ciągnik w ogóle spisywał. Najprawdopodobniej od Patryka bez orkowiec. O kurczę, Felek, ale mi się w podłogę wbiła łyżka. Ja pierniczę. O cie To fajna podłoga. Wiesz co się chłopie stało? No. Zapikowała mi się łyżka pod beton, nie? I zacapowało mi Jundira na dach. Dobra, muszę te ziemniaki podgarnąć. Powtórz, bo ja jestem taki dzisiaj trochę... Tak? Tak. Nie będę mówił jaki. Bardziej niż zwykle? No, nie. Nie wiem sam w sumie. Dobra, tu do kąta ziemniaków napakuję też. Co się kurwa dzieje z tym Jodirem? Znaczy się kurde. A Patryk dzisiaj zamula kapora ogółem. No będę już pójść na... Powietrzeń to już jest. Dobra. Ja te ziemniaki co potem ogarnę, bo tu ugi bugi się wiem. Ale lecimy teraz na silos z kukurydzkią. Jeszcze ogółem będę musiał TMR-u dzisiaj pokręcić. Bo już mi się skończył w paszowozie. O Boże, krowa tam na gnoju na pełnej. Dobra. I ten wózek muszę schować, ale ten wózek to schowam dopiero jak ziemniaki ogarnę na hali, bo na hale będzie ten wjeżdżał ten wózek na nową. 40 ton, ja pierniczę, ale sąsiad coś to wysypał, super. Dobra, pomobijamy troszeczkę. Dobra ludzie, myślę, że to by było w sumie na razie na tyle. Może potem jeszcze wam coś dogram, jak będziemy tu sypać. No, cześć. Co? Sypać kolejny ten. Co? Sypać kolejną przyczepę i widzimy się potem. No, także tutaj jeszcze mam coś, nagramy no, zmielenia. Widzicie, Patryk rozstwiera rurwę. John 5000 obrotów widział, już dzisiaj mu nawet kumornik zajął. Do przodu. Teraz gazu dużo i lecimy. Gdzie tu? Do przodu. No, zepchnę sam trochę. Widzi tak, jak to jest z usługi. Na usłudze tak. No. I cofnij tu i ten. Uf, na już koniec, wszystko. Już? No szybko mieli, miałem duży gaz to przez to. Aha, 80 ton, 3 tony. Ja pierniczę, a masz jeszcze coś w A kukurydzy wsypiałem w to 20. Masz coś w Ruplosilu? No, 200, a to zaś jak będę wsypał ten to. Dobra. A ogółem ludzie wam powiem, że MF dotarł. Zaraz wam pokażę, z czym dotarł do mnie, taką talerzówkę wielką. Wyrąbiastą. Zaraz po kukurydzie od razu robię, póki mogę. Taką piękną talerzówkę na testy dostałem, widzicie, kukurydzy dużo
takiej obetchnięte jest, ale to tam nie ma co się przejmować, tutaj po ugorze pole, choć tutaj jest już pole doprowadzone w miarę tutaj, gdzie teraz jadę, to tam właśnie za krzakami, tam widzicie, to tam jest jeszcze niedoprowadzone takie do porządku, ale 5 latek i myślę, że się to ogarnie. A nie? Pięć lat to ty masz. No, pewnie tak. Wymaga się 16, co? Ja nigdy w życiu. Dobra, ogień w ciele. Dobra, czekaj, tu trzeba. Mogi dym. Ale ci powiem, nie, że tym talerzówką to ciężko się nawraca. O ten wał taki wydłuża ten zestaw, daj spokój. No ale MF brzydki serwis, nie doła. No, testuję, bo dostałem na testy, to czemu nie dostałem? Jakieś No szybe i coś. kupujesz go, czy nie? No nie wiem, zobaczymy, czy testy przebiegną Weź go, dobrze. nie kupuj, weź, brzydki będzie. Na razie Straszny jest będzie. spoko. Kosztuje połowę John Deere'a ceny, więc jest spoko. Ile kosztuje? Nie wiem, mniej niż John Deere. No. Ja pierniczę, a się wałem, że nie zaczęło. 200 koła prawie, tyle co Valtra. No, to samo co Valtra, ten sam szajs. Co? To samo co Valtra, ten sam szajs. No, no i co? No, ogółem ludzie przypominam tylko o zostawieniu u lajka, proszę o pod odcinkiem zostawić, bo to motywuje bardzo, bardzo. I w komentarzu możecie napisać hashtag MF, jak ktoś dotrwał do tego momentu. Myślę, że w następnym odcinku też coś z testu MF-a wleci, bo już się pomału będę przymierzał do właśnie zakupu tagowego ciągnika. Fajny Patek tu omijaki żeś porobił, super. Zrobiłem, proszę. Omijaki tu super żeś porobił, talerzówką już je przykryłem. Gdzie? Tu gdzie obok tej uschniętej były takie niedokoszone, że daj spokój. No bo ten Masz, nie tu w tym ciągnął. miejscu. Usługa to usługa. A tam za tak obok ciebie jest omijak taki No wielki. jadę teraz go zrobić, no. No kurwa, stąd Nie to. strzelaj żarem, bo to grozi pożar. Dobra, zgasiłbym cię, ale gówno się nie pali. Dobra, będziemy sobie tak jechać teraz. Widzicie taką fajną tę talerzówkę, mam taką opcję jakby przestawienia, nie wiem czemu, nie wiem po co to tak się przestawia, ale tak dosyć jest chociaż to robić. Można się pobawić czasem. Tak. No i ogółem myślę, że to na tyle by było w tym odcinku, nie będziemy się dłużej zanudzać z Patrykiem. Z kim, czy mnie pamiętaj? Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, jak jesteście nowi na kanale i trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Ora, ogi. Nara.